Dzień dobry. Spotykamy się po raz kolejny na kolejnym naszym rozpakowanku, a tak naprawdę, jak widać, raczej nie na rozpakowanku, tylko prezentacji nowych monet, które odebrałem od dealera kilka dni temu. No ale żeby zachować pewne pozory rozpakowania, pewną namiastkę tego procesu, no to zdecydowałem się pozostawić jedną z monet, którą odebrałem w formie takiej, jaką ją dostałem. No i widać tutaj wyraźnie, że ona jest w jakiejś takiej folii zabezpieczającej na kawałku jakiegoś takiego plastiku czy twardej tektury. No i odkleimy ją sobie od tego, odetniemy. Więc tak jak powiedziałem, będziemy mieli małe pozory jakiegoś procesu odpakowywania. O, poszło szybko. Film często nie będzie długi. Poleciało. Ok, chowamy nóż i zaraz przejdziemy do omówienia pierwszej monety. Jak wszyscy już zdążyli zauważyć, jest to biały lew Mortimerów, jedna z monet z serii Bestii Królowej. Te Bestie Królowej to jest seria 10 monet produkcji brytyjskiej Royal Mint, która została wydana z okazji 65-lecia panowania królowej Elżbiety II, którą mamy tutaj ładnie zaprezentowaną na awersie. No i ona jest inspirowana królewską heraldyką i tradycją polegającą na tym, że w tej tradycji ważne miejsca zajmują mityczne stworzenia, które są umieszczane na herbach różnych rodzin królewskich, związanych właśnie z rodem panującym. No i tutaj mamy właśnie białego lwa Mortimerów. To jest lew, siedzący lew z tarczą. Jest on powiązany z Anną de Mortimer, spadkobierczynią rodu Mortimerów, która była babką aż dwóch królów Wielkiej Brytanii, Edwarda IV i Ryszarda III. W poprzednim naszym rozpakowanku pokazywałem Wam białego Harta z Richmond, ostatnią monetę właśnie z tej serii Bestii Królowych, bo tych monet było w sumie 10. One ukazywały się od roku 2016, z tym, że miały różne momenty premiery i różne wagi w zależności od metalu. Więc w srebrze mieliśmy monety 2-uncjowe i 10-uncjowe, w złocie 1-uncjowe i 1/4 uncji i dodatkowo jeszcze była bita platyna w wadze 1 uncji. No i charakterystyczne dla wersji srebrnej było to, że te wersje 10-uncjowe były przesunięte o znaczący okres czasu w stosunku do wersji 2-uncjowych. Tak więc wersje 2-uncjowe w tym roku się skończyły. Tak jak wspominałem, tym ostatnim był biały Harald z Richmond. Natomiast mamy jeszcze dwie kolejne monety 10-uncjowe, które mają się ukazać w najbliższym czasie. A to jest 8 z kolei. Czekamy jeszcze na 9 i 10. Tak więc bardzo ładny kawałek solidnego metalu. Każdy, kto jest zainteresowany tą serią, myślę, że powinien rozważyć zakup takiej 10-uncjówki. Podobnie jak w przypadku monety 2-uncjowej, jej cena w przeliczeniu na 1 uncję zupełnie nie odbiega od ceny spot. W momencie, w którym ja kupowałem, była nawet troszeczkę mniejsza, bo ja tutaj za uncję wychodziło mi małe 100-kilkanaście złotych. W tym samym czasie zwykłe bulionówki w tym samym sklepie kosztowały na poziomie 120 zł za uncję. No więc myślę, że nie przepłaciłem, a urok posiadania w staku takiej solidnej monety, trzymania jej w rękach, jest na pewno fajny. I myślę, że nawet jeżeli miałbym nie odzyskać jakiegoś premium, czy tej monety nie sprzedać z jakimś zyskiem, a odzyskałbym tylko to, co zainwestowałem w sensie srebra, to nie będę poszkodowany. No, nasze stakowanie ma nie tylko polegać na tym, żeby tam wrzucać te srebro gdzieś tam do szafy i żeby tam leżało i śniedziało, żeby też sprawiało nam to przyjemność. No a posiadanie takiej monety tą przyjemność niewątpliwie
Daję. Dobra, to koniec o tej pierwszej monecie. Teraz druga rzecz. Tegoroczna nowość, no ale z rokiem emisji już 2021, czyli australijska Kookaburra. Moneta o długiej tradycji, bita od 1990 roku. W zeszłym roku obchodziliśmy jubileusz 30-lecia, więc była specjalna moneta, na której była pokazana nie tylko nowa Kookaburra dla danego roku, ale też ta Kookaburra, która się pojawiła na tej pierwszej monecie z 1990 roku. No jest to bardzo popularna moneta bulionowa, można powiedzieć. Od pewnego czasu wchodzi w jakieś takie lekkie premium. No, tak jak powiedziałem, bita od 1990 roku. Na początku była ona bita. No, w pierwszym roku wyszła tylko moneta jednouncjowa, natomiast w kolejnych latach były to monety o masie 1 uncji, 2 uncji, 10 uncji, 1 kg. Od 2010 roku ograniczyli ofertę do monet jednouncjowej, 10-uncjowej, 1-kilogramowej. No, jak wszyscy zdążyli już zauważyć, albo jak wszyscy w zasadzie wiedzą, ci, którzy się interesują zbieraniem monet srebrnych i złotych, literka P, która jest tutaj na tej monecie, świadczy o tym, że mamy do czynienia z produktem renomowanej australijskiej menicy Perth Mint, znanej, lubianej przez wszystkich, znanej z tego, że te monety są wybite w bardzo dobrej jakości, z dużą liczbą szczegółów, a przede wszystkim dosyć dobrze znoszą upływ czasu. Nie ma tam milk spotów, patyna, jeśli się pojawia, to późno, więc no warto w te produkty tej menicy inwestować, bo wiąże się to z bardzo małym ryzykiem. Nakład tych monet jednouncjowych to jest zwykle około 500 tysięcy sztuk, natomiast ile tak naprawdę wychodzi w rzeczywistości, to się dowiadujemy tam z pewnym opóźnieniem, bo nie zawsze do tych, deklarowane jest 500 tysięcy sztuk, ale nie zawsze do tych 500 tysięcy sztuk menica dochodzi. No w tym tu mamy standardowo królową Elżbietę II, natomiast z tej strony mamy no właśnie ową tytułową Kookaburrę, ptak z rodziny zimorodków zamieszkujący Australię. No i w tym roku mamy projekt rewersu autorstwa Jennifer McKenna. No, zastanawiam się, czy w tym roku poprzestać tylko na jednouncjówce, czy też może rozważyć zakup jeszcze monety 10-uncjowej, która wciąż jeszcze formalnie nie jest dostępna, ale można już ją próbować zamawiać. To na tyle o Kookaburrze. No i trzecia rzecz, którą chciałbym Wam dzisiaj pokazać, nie wiem czy nie najfajniejsza, to malutkie piptusie autorstwa Royal Mint, czyli Brytania, w rozmiarze 1/10 uncji. O, taka gromadka maluchów. Bardzo fajne jest to, że te monety są właśnie sprzedawane w tubach takich akrylowych. Te tuby zawierają nie standardowo jak w przypadku uncjówek 10 monet, ale w tym przypadku 16. Co jeszcze fajniejsze, możemy kupić master box, choć nie wiem, czy słowo master jest w tym momencie dobrym określeniem, bardziej chyba mini box, zawierający 20 takich tub, więc w takim całym opakowaniu mamy wtedy 320 takich małych monetek. Ona ma tylko, ta monetka ma tylko 16 mm średnicy, no ale jest to pełnoprawna Brytania z pełnią szczegółów, które możemy tutaj na niej zaobserwować. W momencie, w którym ja to mówię, to pewnie na ostatecznym filmie będziecie mieli ujęcia makro tej monety i zobaczycie, że ona naprawdę jest wybita w doskonałej jakości. To znaczy, że wszystkie te szczegóły, te rąby, tej tekstury, korona królowej Elżbiety, tutaj te takie radialne linie składające się z takich powiększających się kropek za Brytanią, to wszystko jest doskonale widoczne. Gołym okiem i nawet przez taką lupę średniej jakości to słabo to nawet widać, natomiast mówię, w dobrych ujęciach makro pokazuje się tutaj pełen kunszt Royal Mint, która wybija tak małą monetę z taką doskonałą jakością, z taką liczbą szczegółów. To też jest przyczyną tego, że ta moneta wcale nie jest taka tania, bo no jeżeli przeliczymy to na uncję,
to wychodzi, że musimy dopłacić około 40% w stosunku do monety jednouncjowej Brytanii, więc jest to w zasadzie no, całkiem spore premium. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, jest to trochę uzasadnione przez wyższe koszty bicia takiej monety. Natomiast ponieważ ona była dostępna u dealera od ręki, nie mogłem sobie odmówić przyjemności zakupu i posiadania takiej fajnej, małej, zgrabnej tuby. Podobno producent uzasadnia to obecność takich monet tym, że w przypadku jakiegoś kataklizmu, jakiejś wojny, będzie to wygodny sposób płacenia. No bo z taką monetą pójść po chleb to trochę trudno, natomiast z taką małą, która jest warta właśnie no, obecnie kilkanaście złotych, już jakieś tam podstawowe zakupy można zrobić. No, ja nie wierzę w takie katastroficzne scenariusze, w którym będziemy, nie wiem, czystym srebrem czy czystym złotem płacić, bo wszystko się tutaj wywali i czeka nas jakaś kompletna katastrofa. Natomiast no, monetki są fajne. Bardziej ich kupiłem pod tym, żeby rozdać je jako prezenty dzieciakom, na przykład w rodzinie. Jest to dobry sposób na zainteresowanie młodego człowieka zbieraniem srebrnych monet, pokazaniem mu, jak wygląda prawdziwy pieniądz, a nie te blaszaki, co ma w portfelu, czy te papierki, którymi chodzi na co dzień i myśli, że to jest coś warte i będzie coś warte w przyszłości. Natomiast no, żeby mu pokazać, że się myli, to można taki kawałek konkretny srebra mu dać i powiedzieć troszeczkę historii i zainteresować tym, czym my się interesujemy, przekazać trochę naszej wiedzy. No, a myślę, że poparcie tej wiedzy takim małym kawałeczkiem, taką fajną monetą, przyniesie więcej skutku i pożytku, niż jakbyśmy mu tylko opowiadali, a zostawili go bez takiej monety. Tak więc mówię. Troszeczkę monet zupełnie z taków zostanie, część pójdzie na prezenty. No i żeby nie przedłużać, to chyba wszystko, co dzisiaj miałem wam do powiedzenia. Dziękuję i do następnego razu.